Obóz wojskowy, że tak powiem, ze wszystkimi jego elementami, czyli z kuchnią, namiotem oficera, namiotem, który są postacie, stroje, oczywiście zrekonstruowane, broń, naczynia, mówię, obóz, wiaty, stoły, cały obóz i rzemieślnicy różnych profesji. Jesteśmy z Gdańska jako powroźnicy, czyli dawni rzemieślnicy wykonujący liny metodą tradycyjną, liny na statki, na okręty. Prezentujemy właśnie, w jaki sposób projektuje się linę, czyli w zasadzie linę nie robi się, po prostu skręca, lecz trzeba ją zaplanować, do czego będzie użyta. Jesteśmy z całej Polski, jesteśmy ludźmi z Łodzi, z Szydłowca, z Kielc, z Warszawy i to jest takie stowarzyszenie, które zrzesza naprawdę ludzi z całego naszego kraju. Koniec z naszym takim startem w ten sezon. To jest na razie bardzo miła impreza, bardzo obozowa. Możemy zobaczyć uzbrojenie, możemy zobaczyć musztry, możemy zobaczyć, jak walczyli wikinierzy, jak walczyli polscy szlachcice, jak strzelano z muszkietów oraz z każdego rodzaju broni. My mamy ze Szwedami tyle wspólnego, że owszem, Wisłouście nas to również często blokują. Więc my dzisiaj tutaj też przybyliśmy także reprezentować także i tą stronę, bowiem mówimy tu przede wszystkim o pewnego rodzaju modzie w XVII wieku, która funkcjonowała. Bardziej odpowiednie określenie jest, że stroje, które nosimy, mamy się pludry, dublet, są w stylu zachodnim, czy też już bałtyckim, więc zarówno Szwedzi, jak i na przykład wojska gdańskie posługiwały się tym samym krajem ubioru. To wszystko od początku do końca staramy się zrobić jak było w rzeczywistości, tak? Od broni, przez stroje, rzeczy codziennego użytku, tak? Naczynia, tak? Nie ma plastików. Jeżeli są butelki, to też te przynajmniej przypominające albo zrekonstruowane, tak, były współcześnie tamtej epoki, nie średniowieczne, czy nie powiedzmy XIX-wieczne, tylko właśnie XVII-wieczne. To XVII wiek, czyli nasza piękna, wolna i wspaniała Polska z naszą wspaniałą demokracją. To czasy, kiedy Szwedzi nas najechali, kiedy walczyliśmy z kozakami, kiedy broniliśmy Częstochowy. Tu jest naprawdę bardzo wiele do zaoferowania i bardzo wiele można zobaczyć. No, zresztą zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na każdego rodzaju imprezę, gdzie, no cóż, no, poczujemy się jak w Potopie albo w Panu Włodyjowskim, gdzie będziemy się fantastycznie bawić, zobaczymy, jak jeżdżą konie, jak strzelają ze wszystkiego. To naprawdę wielkie przeżycie dla każdego. Tu akurat mamy taki przykład takiej dobrej wystawy, która jest dosyć dużym przeglądem, gdzie mamy szablę i naszym szczytem techniki, jeśli chodzi o broń białą, jest szabla husarska, która miała ten magiczny paluch, który dawał nam niesamowitą przewagę nad przeciwnikiem. Mamy też różnego rodzaju nadziaki, czekany, możemy patrzeć na rapiery, których używali nasi tak zwani zachodni koledzy, czyli ubrani bardziej tak jak ja, czyli w kapelusze, w kasaki, w wamsy, pludry itd. itd. Możemy zobaczyć nawet tarcze, których nadal używano w XVII wieku, by bronić się przed nacierającym przeciwnikiem oraz przed strzałami, no bo już jak wiadomo, XVII wiek to prym broni palnej, która przejmowała kontrolę na polach bitew i to były wielkie szyki pikinierów oraz wielkie szyki muszkieterów, którzy strzelali do siebie. No. Tak było w rzeczywistości. Te armie musiały ze sobą, żywiły się, więc jechali ludzie, rzemieślnicy, kobiety, pranie, no to oni żyli ci ludzie w tym obozie, no i my też tak żyjemy.